Legia Warszawa to klub z wspaniałymi tradycjami. W tym klubie jest 14 sekcji sportowych. Jedną z nich jest sekcja zapasów. Ta sekcja powstała w 1926 roku. Ksawery Biedermann w trakcie 40 lat pracy wychował kilku wspaniałych zawodników. Jednym z nich jest Włodzimierz Zawadzki, mistrz olimpijski z Atlanty. Dziś Legia ma tak wspaniałych zawodników jak Patryk Boniecki czy Piotr Ołówko, którzy już zdobywają medale na młodzieżowych imprezach w Polsce i na świecie. Sekcja boryka się z wielkimi problemami lokalowymi, jak i finansowymi. W pomieszczeniu odłączono prąd i ogrzewanie, więc sportowcy zakupili agregat prądotwórczy i piec olejowy. Mimo utrudnień trzymają się w hali, bo to jedyne miejsce w Warszawie, gdzie na stałe można rozłożyć matę zapaśniczą. Sekcja potrzebuje wsparcia sponsorów, jak i władz państwowych. W 2005 roku sekcja przerodziła się w Stowarzyszenie Sportu Atletycznego Legia 1926. Prócz zapasów w to stowarzyszenie wchodzą takie dyscypliny jak lekkoatletyka, gimnastyka oraz podnoszenie ciężarów. Mimo przeciwności losu legioniści dalej zdobywają medale. Na ostatnich mistrzostwach Polski brązowym medalistą został Marcin Brzeziński. Największą bolączką naszą jest brak sali. W zeszłym roku Agencja Mienia Wojskowego zażądała od nas czynszu za użytkowanie tej hali, który wynosi w skali miesiąca ponad 5 tysięcy złotych, także w skali roku jest to około 60 tysięcy złotych. Stowarzyszenie nie jest w stanie takich środków wyasygnować na opłacenie czynszu, tym bardziej, że dochodzi nam jeszcze ogrzanie tej sali, a ogrzewamy salę olejem opałowym. W okresie zimowym jest to koszt rzędu 35-45 tysięcy złotych. I wszystkie środki, które pozyskujemy od sponsorów, od byłych zapaśników, którzy dalej bawią się w zapasy, starczają nam na zabezpieczenie, na ogrzanie sali. Środków na opłacenie czynszu nie jesteśmy w stanie wyasygnować. Także naszą największą bolączką jest właśnie brak sali i praktycznie w każdej chwili grozi nam eksmisja ze strony Agencji Mienia Wojskowego.